Katarzyna Frąckowiak, kapitan reprezentacji Polski. Dwa różne mecze z Holandią. Wczoraj wygrana 4-2, dzisiaj porażka 1-8. Co się stało? No po prostu się przegrało, jak widać, ale myślę, że przyszło zmęczenie po prostu. Ciężkie treningi na zgrupowaniu, fajne ciężkie treningi, tylko po prostu już mało tej przerwy było między jednym a drugim meczem, bo jednak graliśmy wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, no nie zdążyliśmy się też dobrze zregenerować i troszkę tych sił jakby brakło. Dzisiaj mam wrażenie, że Holenderki załatwiły Was Waszą bronią, czyli najpierw Was agresywnie zaatakowały, a potem zaczęły strzelać gole. Tak, grały mocnym forecheckingiem, troszeczkę, no tak jak mówię, wynikało to moim zdaniem z braku tych sił jednak, bo one dojeżdżały pierwsze do tego krążka, walczyły, tak, a nam gdzieś tam brakowało w tych nogach, o jedno takie tempo spóźnione byłyśmy, także. Holandia spadła z tej dywizji, do której Wy awansowałyście, to pokazuje, jak trudne zadanie czeka Was w kwietniu w Mistrzostwach Świata dywizji 1B. No tak, właściwie nie ma się co łudzić, że startujemy w tych mistrzostwach z myślą o tym, że to my tam gdzieś bijemy na ten awans. Oczywiście, że cele są takie, żeby gdzieś tam w tej sferze medalowej być, ale takim priorytetem tutaj będzie utrzymanie się w tej dywizji, tak? Bo dopiero do niej żeśmy weszły, także tutaj najważniejsze jest utrzymanie w tym momencie. Co trzeba poprawić? Co trzeba poprawić? Na pewno grę w obronie, grę w osłabieniach. Ta w obronie gra przede wszystkim, nawet jak jest 5-5, troszeczkę nie trzymamy swoich pozycji, gubimy się, za bardzo chcemy za wszelką cenę zabrać krążek, a nie skupiamy się na przeciwniku, przez co tracimy pozycję. Dziękuję bardzo, powodzenia w kwietniu.